Siemaczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO i mamy serię odcinków, jeśli chodzi o nowości w miesiącu marcu i oczywiście w przyszłe miesiące. Na sam początek zacznijmy od materiału odnośnie naszego PvP. Dużo w tym nie będzie, więc odcinek powinien być bardzo krótki. Przejdźmy do tematu. GO Battle League według tutaj wielu znawców, graczy, którzy udzielają się, jak i też po prostu osiągają potężne wyniki w świecie PvP Pokémon GO, jednogłośnie orzekli, że obecny sezon GO Battle League Rising Heroes będzie najgorszym w historii Pokémon GO. Przede wszystkim powołują się na to, że jest zbyt mała lawiracja, jeśli chodzi o ataki. Duże grono osób po prostu już nudzi się tą samą metą w grze. Medichamy, Registeele, Stanfiski, Altarie. Wszystko to samo jest przez ostatnie kilka sezonów. Więc przede wszystkim to, co ja bym zrobił, to przede wszystkim stworzył Pokémony, które do tej pory nie były używane w mecie lub też po prostu na piedestałach nie były stawiane. Te, które kontrują właśnie metę, przynajmniej pierwsze podstawowe 10 Pokémonów, powinny być kontrolowane w jakikolwiek sposób. Nie muszą być to od razu kontry takie potężne, tylko po prostu ich jakby troszeczkę zniesławić i znieść ich z tych piedestałów. Ciężko orzec, jeśli chodzi o to, w jaki sposób w ciągu ostatnich miesięcy pracował Team PvP w Pokémon GO. Amerykańscy gracze, deweloperzy mają to do siebie, że oni strasznie ciężko pracują. Strasznie ciężko pracują. Ale koniec końców, patrząc na to, co oni przygotowali, że tak powiem, po całych miesiącach przygotowań, 3 miesiącach co najmniej, nowego sezonu, to zaprezentowali nam praktycznie nic. Zobaczmy tak naprawdę, co oni pokazali nam w naszym update'cie. Przede wszystkim GO Battle League Rising Heroes Stardate, czyli startuje o godzinie o północy, tutaj marca 1, czyli jeszcze dzisiaj macie szansę do dobicia, nie wiem, ostatnich wyników, które potrzebujecie, żeby wbić legendę lub też nagrody z tam konkretnej strony na przepustce PvP. To jest ostatnia szansa. I dzisiaj o godzinie 2 do północy europejscy gracze, jak i też troszeczkę na wschód idąc, mają możliwość w ciągu kilku godzin wbić pierwsze 25 walk, które pozwolą wam umiejscowić się już na jakby wyższych rangach w PvP. Oczywiście nagrody, jak i też wszystko inne, jeśli chodzi o ranki i to, że po prostu nie trzeba chodzić, to zostaje cały czas tak samo. Jeśli chodzi o schedule, czyli 1 marca do 8 marca będziemy mieć Great League. Mam nadzieję, że tu, mimo że to jest jakby taki mało interesujący sezon, to i tak będę starał się dla was przygotować takie fajne materiały, jeśli chodzi o przygotowanie do tych kapów. Następnie mamy Ultra League. Później mamy 2 tygodnie Master League. Z tego, co widzimy, to potrójny Stardust będzie do zdobycia poprzez oczywiście tutaj kończenie konkretnych setów przy gwiazdkowanych punktach, czyli jak widzimy tutaj w okresie majowym, jak i no, do 1 czerwca będzie potrójny Stardust za nagrody, czyli przez 2 tygodnie będziemy dostawać potrójny Stardust poprzez walki. Ale oczywiście tylko i wyłącznie za te nagrody, które są wewnątrz setowe, a nie za ogólne wyniki. Ok, mamy GO Battle Day. Pierwszy GO Battle Day będzie pod koniec tego miesiąca i będzie oczywiście przez cały dzień nie sobotni. Będziemy mogli oczywiście zgarnąć darmowy research, który pozwoli nam na zdobycie rękawiczek. Tylko rękawiczek Palmera. Później mamy drugi GO Battle Day, czyli będziemy mieć 2 w ciągu 3 miesięcy. Bosko. W maju, w niedzielę, 14 maja, będzie przez cały dzień i będziemy mogli zgarnąć płatny tutaj czasowy research, który pozwoli nam zgarnąć powiększony Stardust. Także oprócz tego, że mamy później bonusy do każdego z tych Battle Dayów, czyli poczwórny Stardust za wygrane, czyli za te pojedyncze punkty, jeśli chodzi o set. Także nie za ogólne tutaj wyniki, tylko za konkretne tej walki. Pierwsze lub trzecie, zależy od tego na bodajże jakim tutaj premium, czy też na normalnym pasie grasz. I napisali, że nie stakuje się to z potrójnym Stardustem bonusowym za rotacje tygodniowe na Master League. Także nie rozumiem tej pojęcia, dlaczego wykluczyli w opisie bonusu, że nie stakuje się z potrójnym Stardustem do Master League, jak w tych okresach nie ma Master League. No 25 marca tutaj mamy Ultra League, jak i też Great League i 14 maja mamy Ultra League i Great League. Więc skąd to w ogóle pojęcie tego, że tutaj ma być stakowanie, nie stakowanie się z potrójnym boostem do Master League? Nie mam pojęcia. No i oczywiście jak standardowo mamy możliwość do ogrania 100 walk podczas tego całego dnia.
Jeśli chodzi o nagrody gwarantowane, 2,5 tysiąca Noibat, także fajnie, że daje za 2000 Axiu, bo Noibat już w tej chwili jest, nie wiem po co w ogóle on tam jest, z 2,5 tysiąca musiałby być gwarantowany Noibat, żeby to było atrakcyjne. 2750 jest to Gumi i Pikachu Libre. No to ja bym zasugerował, że Noibat powinien być zmieniony w tym miejscu, bo on już był na Comedy'u. Także na PvP za to osiągnięcie powinna być obecnie wyższa nagroda niż ten Noibat. Później mamy czasowy research pass, no to oczywiście wiemy, kiedy to ma mieć miejsce. Jednak jeśli chodzi o wyjaśnienie, to jest czasowy research pass. Dla dedykowanych graczy oczywiście będziemy mogli osiągnąć to, co do tej pory, czyli w kapie będziemy mieć oczywiście przez całe 3 miesiące ten pas darmowy w sklepie. Będzie oczywiście on dalej do osiągnięcia i 5 stron będzie do ogrania, żeby zdobyć na końcu oczywiście Elite Fast Jemkę lub też Elite Charge Jemkę. Lub w sensie nie tylko, lub tylko aż, bo również. Avatar itemy. Na Ace otrzymamy tutaj bluzkę, Palmera, na weteranie otrzymamy buty, na ekspercie otrzymamy spodnie i na legendzie pozę. Także rękawiczki są dla wszystkich. Później dla Ace'a będzie dodatkowa rzecz. I później na kolejne też będziemy mieć bonus, ale to oczywiście trzeba się wspinać po drabince samych rangów. I tutaj oczywiście zaczynają się schody, bo dają nam pokemony wraz z atakami, które otrzymał oczywiście tutaj nasz pokemon, jakim jest Noivern. Noivern podczas komedii otrzymał Boom Burst i otrzymują ten atak również i Exploud, Flygon, Komo-o oraz Whimsicott otrzyma Fairy Winda na szybkim ataku oraz Jellicent Surfa. Jellicent nie potrzebował w ogóle w tej chwili żadnego update'u, u niego Bubble Beam wystarczył, żeby tutaj obniżać i denerwować graczy, także tutaj żaden, mi się daje, że update. W Whimsicottie być może to będzie fajny update, jeśli chodzi o Whimsicotta i on może podskoczy troszkę w prezentacji swojej na walkach, ale nie wróżę niczego interesującego. Przede wszystkim widzieliście, co tu się dzieje. To, że żaden z tych pokemonów wciąż nie będzie figurował w mecie. Żaden z tych pokemonów tymi atakami nie rozwali. Pokemonów, które na chwilę obecną cały czas się utrzymują na po prostu czołowym miejscu, jeśli chodzi o wybieranie pokemonów właśnie przez graczy. Żaden z nich. To jest raptem 5 pokemonów, które nic nie zmienią, jeśli chodzi o rozgrywkę. Kompletnie nic. I to jest właśnie największy ból graczy, którzy oczywiście cały czas biorą udział w PvP. Rozumiem w momencie, kiedy będzie sytuacja z mistrzostwami, jednak mistrzostwa japońskie będą w sierpniu, więc nie mam bólego pojęcia, dlaczego oni robią tak to, a nie inaczej. Czyli po prostu ograniczają rozgrywkę na okres 3 miesięcy, które nie uwzględniają niczego, co miałoby się zmienić w mistrzostwach Pokémon GO. I to było na tyle, jeśli chodzi o PvP. Jak widzicie, faktycznie brak zmian, mało interesujące. I po prostu mam nadzieję, że niektórzy będą się tym zadowoleni, że nie ma żadnych zmian i nie muszą upgrade'ować nowych Pokémonów, także PvP nie będzie aż tak wymagające w tych 3 miesiącach, także mnóstwo z Was może atakować w Master League, parapować Pokémony nie z Great League, tylko w Master League, także tutaj jest sporo takich bonusów, ale ogólnie biorąc powiedziałbym, że w tym okresie ostatnim team PvP, jeżeli zajmował się tylko PvP, no to mało zrobił. Ale to oczywiście jest tylko moje zdanie. Co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Heja!